Dzień dobry, kochani. Witam Was dzisiaj herbatką, pokrzywką i takim pięknym widokiem za oknem. U nas popruszyło trochę i jest po prostu cudnie. W tle będziecie słyszeć oczywiście pralkę i inne odgłosy, bo ciężko jest nagrywać przez cały dzień codzienne vlogi, nie generując żadnego hałasu w tle, więc u mnie tam praleczka działa i będziemy jeszcze inne rzeczy dzisiaj na pewno robić, ale chciałam Wam pokazać te mięska, które wczoraj piekł Rafał. Ja dzisiaj dałam no, spore kawałki już, była moja siostra, więc podarowałam mamie. I tutaj mamy boczek, wyszedł przepyszny, i łopatkę. Ja ją tutaj, wiecie co, maczam w tym sosie, który powstał z niej. Także mamy pyszne mięsko, ja za chwilę biorę się za robienie obiadu i będę prasować te nieszczęsne firanki, ale muszę poczekać, aż się skończy pranie i będę mogła wrzucić te firanki, żeby się jeszcze raz przepłukały i delikatnie odwirowały, bo będzie mi wtedy łatwiej poprasować. Dzisiaj na obiad będę przyrządzać łopatkę w pomidorach w takim ostrym sosie z chili i z czosnkiem i myślę, że podam ją do ziemniaków. Można ją też podawać do ryżu, ale ja wolę ziemniaczki, także tak tradycyjnie. Myślę, że pół tego kawałka właśnie teraz pokroję i będę przyrządzać, a drugą połowę jeszcze zmielę i zrobię z niej gołąbki, bo dorwałam taki duży kawał łopatki, była taka ładna. I wiecie co, nawet nie pomyślałam o tym, że będziemy jeść ją na okrągło, więc wzięłam chyba ze 3 kilo albo 4 jakoś, tak? No ale to nic, to się nie zmarnuje, wiadomo, mogę jeszcze ewentualnie trochę zamrozić, ale dzisiaj zrobię właśnie taki sos gulasz do ziemniaczków. Wiem, że jest piątek, że być może powinnam pościć, ale nie, ja nie poszczę, będę podawać mięsko, także zaczynam działać.
I tak wygląda nasz gotowy obiadek. My bierzemy się za jedzenie. Jeżeli Wy też coś zajadacie, to życzymy Wam smacznego.
Zobaczcie, to poniosło mnie z dekoracją okien. Zaczęłam od okna w kuchni. Tam wyszło tak cudnie, że pomyślałam, że fajnie będzie udekorować tak wszystkie okna. Rafał wymyślił patent na te dekoracje. Zobaczcie, tutaj trochę mi nie powychodziło, bo kończył mi się już ten spray. Ale i tak myślę, że wszystko jest ok i fajnie. I jak możecie zobaczyć, dalej firanek nie ma. Leżą nieuprasowane. Nie, nie, to jeszcze chyba nie ten czas. Dzisiaj za chwilę zasunę rolety i już tak zostanie. Ale myślę, że te okna wyglądają zjawiskowo. No powiedzcie, że nie. A już Wam mówię, czym zrobiliśmy te wszystkie wzorki. Tak to ja. Wszystkie wzorki zrobiliśmy szablonami, które są na takich filcowych podkładkach pod kubki, które kładziemy na stół. Kupiliśmy różne podkładki. Jeden wzór to był właśnie tutaj ten domek, choinka i Mikołaj. Drugi wzór to były te bombki. No i trzeci wzór to były o takie właśnie śnieżynki. Pokażę Wam może jutro, może pojutrze te podkładki, bo ja dzisiaj już upiorę. No, mam nadzieję, że upiorę je, a nie zostawię tak jak firanki. No, także tak się prezentują okienka, oczywiście bez firanek, żadnych tutaj dekoracji nie ma. Wiecie, u nas jest minimalizm, jedno co to głośników od cholery. No, ale to tak tutaj jak i w Anglii, music musi być. Ciężko Rafała namówić, żeby mi pozwolił wyłączyć muzykę do nagrywania. Bo u nas muzyka musi ciągle grać i tu nasza piękna choinka. Powiem, że z tej choinki to jestem taka szczęśliwa. Jak dla mnie to ona mogłaby nawet nie mieć żadnych ozdób i tak by wyglądała przepięknie. Także tak, kochani. Ja może już odwrócę kamerkę i się z Wami po prostu pożegnam. No i tak, ja na tle tego mojego pięknego okna bez firanek, jednego, drugiego i choinki chciałam Wam podziękować za dzisiejszy dzień. Jutro też się odezwę, jutro będą zakupy, bo już mam listę zakupów, także będą zakupy. Pewnie jakieś gotowanie, także dziękuję Wam jeszcze raz pięknie. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie proszę kciuka w górę, subskrypcję, komentarz. Będę się bardzo cieszyć i do zobaczenia jutro. Pa!